W mediach pojawiają się informacje, które po złożeniu w całość dają nam interesujący obraz sytuacji w Syrii. Rosja umieściła w tym kraju zaawansowany system radioelektroniczny, który tworzy bańkę o średnicy aż 600 km. W tym samym czasie dowiedzieliśmy się, że Zachód z jakiegoś powodu wstrzymał naloty na islamistów i zainteresował się głównie Irakiem. Ta tajemnicza broń, według doniesień, znajduje się w mieście portowym Latakia. Swoim działaniem przypomina system RIHAC, który zakłóca pracę radarów, elektronicznych systemów naprowadzania i uniemożliwia prowadzenie obserwacji satelitarnych. Zapewnia ochronę dla sił powietrznych oraz naziemnych i można go umieścić na dowolnej maszynie. Jednak technologia, o której wspomina NATO, posiada ogromny zasięg i funkcjonuje na terytorium niemal całej Syrii, tworząc wspomnianą bańkę radioelektroniczną. Należy dodać, że informacja na ten temat pojawiła się pod koniec października. W tym samym czasie zaobserwowano, że Zachód nagle wstrzymał naloty i znacznie ograniczył działalność nad Syrią. Dowódca wojsk NATO w Europie generał Philip Breedlove wyraził zaniepokojenie, gdyż Rosja utworzyła już takie bańki we wschodniej części Morza Śródziemnego, na Morzu Bałtyckim, w Kaliningradzie, na Krymie i Morzu Czarnym. Działanie tego systemu zostało doskonale zaprezentowane w 2014 roku na Morzu Czarnym, gdy rosyjski samolot Su-24 wyposażony w broń radioelektroniczną przelatywał w pobliżu amerykańskiego niszczyciela USS Donalda Cooka. Bombowiec zneutralizował system obrony przeciwrakietowej Aegis i kilkanaście razy zasymulował atak. Po tym incydencie niszczyciel wycofał się do Rumunii, a jego załoga podobno domagała się zwolnienia z aktywnej służby. Informacje te są raczej pomijane w mediach. Rozmieszczenie tej technologii w Syrii nie wróży niczego dobrego dla USA i całego Zachodu. Prawdopodobnie właśnie dlatego Stany Zjednoczone i państwa arabskie chcą wysłać do Iraku 100 tysięcy żołnierzy. Oficjalnie odbędzie się to w ramach walki z islamistami, ale biorąc pod uwagę wspomnianą bańkę radioelektroniczną, wiemy, że w rzeczywistości na Bliskim Wschodzie nie odbywa się wojna z terroryzmem, a konfrontacja między Zachodem a Rosją.